Rozdział 17. Samorealizacja. Poziom kalibracji od 700 do 849. Wstęp. Jest to poziom mędrców, wielkich nauczycieli Edwajty lub Vedanty, którzy opisywali duchową rzeczywistość samorealizacji. Jest to poziom potężnej inspiracji, ponieważ ci oświeceni mędrcy ustanawiają atraktorowe pola energii w miejscu, z którego wpływają one na całą ludzkość. Na tym poziomie nie istnieje już doświadczenie odrębnej od innych indywidualnej, osobowej jaźni, zachodzi raczej identyfikacja jaźni ze świadomością i boskością. Boskość imanentna uświadamiana jest jako jaźń poza umysłem. Jest to doświadczenie bliskie szczytowi ewolucji świadomości w ludzkiej sferze. Wielkie nauki podnoszą na duchu tłumy oraz podwyższają poziom świadomości całej ludzkości. Taką wizję nazywa się łaską, a dar, jaki ofiarowuje, to nieskończony pokój, który jest nieopisywalny i przekraczający słowa. Na tym poziomie uświadomienia poczucie własnej egzystencji przekracza wszelki czas i indywidualność. Nie zachodzi już utożsamienie z fizycznym ciałem jako, mną, a co za tym idzie, jego los przestaje być ważny. Ciało postrzega się jedynie jako narzędzie świadomości, na które wpływa umysł, z jego główną zdolnością komunikacji. Jaźń ponownie stapia się z jaźnią. Jest to poziom niepodzielności czy całkowitej jedności. Świadomość nie ma swojego umiejscowienia, wszędzie jest na równi obecna. Wielkie dzieła sztuki przedstawiające jednostki, które osiągnęły poziom oświecenia, często pokazują nauczyciela ze specyficznym ułożeniem rąk, zwanym mudrą, gdzie z dłoni symbolicznie promieniuje błogosławieństwo. Jest to akt przekazywania ludzkiej świadomości tego pola energii, co obrazuje także aureola poziom Bożej Łaski, który potencjalnie może rozwinąć się do tysięcznego roku najwyższego poziomu osiąganego przez ludzi wspomnianych przez historię. Należą do nich na przykład wielcy awatarowie, którym słusznie przypisano tytuł: Pana, Pan Krishna, Pan Buddha, Pan Jezus i Zaratustra. Dyskusja. Poza błogością, znajdują się poziomy wielkiego mistycyzmu, na mocy którego wiedza bierze się z obecności boskości jako jaźni Bóg imanentny. Rozróżnienie na Boga imanentnego i transcendentnego jest teologiczne, intelektualne i pojęciowe. Obecność jaźni składa się na klasyczną peruszę czy blask jaźni jako źródła. Jaźń, wie, dzięki identyfikacji z samą boskością. Jest ona dlatego swoją własną świadomością, a dzięki jej obecności zostaje poznana jako poznający. A zatem nie wie, o, ale jest realizacją swojej własnej istoty. Transcendencja błogości umożliwia wznowienie ograniczonych funkcji, dzięki którym realny staje się ponowny powrót do świata. Nie jest to jednak decyzja, ale raczej powstanie w nieliniowej sferze, które choć dotyczy zewnętrznego przejawu, jest mylnie postrzegane jako wolicjonalne. Właściwie nie ma decydenta, który decyduje, ani możliwości wymagających wyboru bądź rozstrzygnięcia. Życie staje się fenomenologicznie autonomiczne jako wyraz ewolucji stworzenia i wszechobecnego pola samej świadomości, które również jest wewnętrznie zmienne dzięki jakości jego istoty. Poziomy świadomości 600 i wyższe klasycznie określa się jako pozbawione umysłu, ponieważ sekwencyjne myślenie zostaje zatrzymane, a w jego miejsce pojawia się nieliniowa uważność samej świadomości, którą w światowej literaturze często określa się jako umysł. Dzięki boskości nieprzejawiony potencjał staje się przejawionym urzeczywistnieniem. Oświecony mistyk staje się tłumaczem odpowiedzialnym za wyjaśnienie wrodzonego za pomocą opisu, dzięki któremu staje się ono znane światu. Subiektywnie, obecność dotyczy samej świadomości, a jej cechą jest prawda, będąca wyrazem miłości, i wzajemnie, miłość jako promienistość prawdy. Świadomość rzędu 700 określano w historii jako poziom samorealizacji lub poziomy zaawansowanych mistyków, jak te, których przedstawicielami ostatnimi czasy byli Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi i Pataniali. Znane pisma reprezentujące ten poziom to Nauki Zen Bodhidharmy, Chmura Niewiedzy, Sutry, Diamentowa, Serca i Lotosu, Koran, Nowy Testament, Bez Objawień oraz Yoga Sutry Patanjalego, a także Rigwida. Dla ułatwienia lista przedstawicieli została umieszczona na końcu rozdziału. Znamienne, że kilku z najlepiej znanych nauczycieli pojawiło się stosunkowo niedawno. Niektórzy zyskali powszechne uznanie. Ich wpływ na społeczeństwo jest dwupoziomowy, głoszą oni swoje nauki, a jednocześnie na zbiorową świadomość ludzkości emanuje w ciszy z ich aury pole energii. Efekt tego promieniowania jest dwojaki, po pierwsze równoważy w świecie negatywność, po drugie zaś przyczynia się do podniesienia całkowitej ewolucji ludzkiej świadomości w ogóle, a szczególnie u wyznawców. Jak już wspomniano, zbiorowy poziom świadomości wynosił 90 w momencie narodzin Buddy, 100 w czasach Jezusa Chrystusa, a następnie wzrósł do 190, na którym pozostawał przez wiele stuleci. W późnych latach 80. XX wieku nagle podskoczył na 205, po czym ponownie wzrósł w listopadzie 2003 roku na swój obecny poziom 207. W tradycyjnej duchowej literaturze istnieją opisy i klasyfikacje różnych zaawansowanych poziomów świadomości określanych jako samadhi. Często są one opisowo powiązane ze stanami medytacyjnymi wynikającymi z przekroczenia ograniczeń ego. Niektóre z nich są przejściowe, tak jak stany określane mianem satori czy przebudzenia. Te często zależą od samej medytacji. Na początku stan Satori wymaga pozostania w nieruchomej pozycji z zamkniętymi oczami. W miarę jak się rozwija, trwa nawet przy otwartych oczach. Gdy postępuje dalej, utrzymuje się przy otwartych oczach podczas chodzenia i wznawianej aktywności. Tak jak na słynnych obrazach przedstawiających stada wołów Zen pochodzących z 1500 roku, postęp zachodzi wtedy, gdy najpierw umiejscowimy i zidentyfikujemy ego W, oswoimy je, po czym przekroczymy, zostawimy świat, który następnie znika, a później, jako wytrawny mędrzec, powrócimy do świata. W tym momencie świat opisywany jest zaledwie jako odbicie w wodzie samej świadomości. Wydaje się, że w miarę jak świadomość ewoluuje, zdaje się pozostawać na danym poziomie przez różny czas, opisywany jako okresy dojrzewania, ponownego zestrajania i dostosowywania się poprzez bardziej zaawansowane pola energii. Powstaje konieczność powtórnego zestrojenia się z funkcjonowaniem i umiejscowieniem ciała, jak i wznowieniem funkcji fizjologicznych, zdolności do mówienia i komunikowania się. Dla przykładu Ramana Maharshi, po nagłym i niespodziewanym oświeceniu przez dwa lata pozostawał niemy, zanim znów zaczął mówić. W ogóle nie interesował się swoim ciałem. Nisargadata Maharaj wyruszył pieszo w Himalaje i musiano go zabrać z powrotem do Bombaju. Subiektywne doświadczenie takiego powrotu odbierane jest jako spontaniczna odpowiedź na miłość, apel, błaganie czy wpływ innych z otoczenia. Wewnątrz umysłu jest niemy i nie ma osobistych skłonności, by mówić, ani też potrzeby komunikacji, nie ma w nim nawet przymusu, by kontynuować egzystencję samego ciała. Każdy zaawansowany poziom świadomości jest kompletny sam w sobie. Większość mędrców pozostawała na danym poziomie przez całe życie, inni zdołali powrócić do normalnego funkcjonowania w ograniczonych sferach. Powrót do świata wymaga ponownego dostosowania, które jest ciężko opisać. Ludzie uważają mędrca za indywidualność. Początkowo jest to nawet zaskakujące, ponieważ nie ma żadnej pojedynczej osoby, do której można mówić. Rozwija się wówczas pewne połączenie ze światem, które najlepiej można opisać jako personę. Nie jest to rzeczywistość wewnętrzna, ale spełnia oczekiwania świata, który postrzega jaźń jako umieszczoną w odrębnym, indywidualnym ciele osobną tożsamość osobowość. W pewnym sensie te zewnętrzne oczekiwania służą jako przybliżenia, które rozpędzają komentarze, ponieważ te wymiany dotyczą o wiele większych wymiarów niż świat może dostrzec. Kolejną trudnością, która wymaga dostosowania, jest rozumienie werbalnej komunikacji innych. Pomimo, że ich się słyszy, pojawia się drobne opóźnienie, w wyniku którego pewien proces wewnętrznego tłumaczenia ujawnia, co mówca zamierzał przekazać w słowach. A zatem persona wydaje się służyć jako tłumaczeniowe połączenie, a jej rozwój jest autonomiczny. Zanim dojdzie do takiego zjawiska, może wystąpić nawet kilkuletnie opóźnienie. Niektórzy mędrcy nigdy nie opuścili swoich pierwotnych miejsc. Ramana Maharshi pozostawał na górze Arunachala przez całe swoje życie. Po jego śmierci ashram wciąż był aktywny i pozostał w tej lokalizacji. Nisargadata Maharaj po tym jak zabrano go z wyprawy w Himalaje, został w swoim pokoju na strychu w Bombaju nad sklepem z tytoniem. Ich style życia odzwierciedlały również połączenie z kulturowymi tradycjami. Prawdziwie oświecony mędrzec nie interesuje się rozwijaniem swojego ruchu, kontrolowaniem życia swoich następców, budową gmachów, teatralnymi pokazami czy ziemskim dobytkiem. Nie ma potrzeb ani pragnień, które musi zaspokoić, ani chęci kontrolowania innych. Uwagi takiego nauczyciela można wręcz uznać za tajemnicze, ponieważ są krótkie, dotyczące samego sedna i niewymagające do powiedzeń. Określenie transcendencja jest tak naprawdę językową manierą, ponieważ w obszarze nieliniowym istnieją wzrastające wymiary, a nie faktyczne poziomy. Zamiast tego przejście lepiej porównać do światła słonecznego, które wyłania się w skutek wyparowania chmur. Na takich poziomach warunki czy stan świadomości mogą lub nie rozwinąć się w ciągu życia, w zależności od karmicznego potencjału i boskiej woli. Porzucenie identyfikacji z każdym ze stanów powoduje ich uwolnienie, włącznie z odrzuceniem wszelkiego przywiązania do ich rozumienia. Świadomość rozwija się, jakby przyciągana, by powrócić do swojego źródła. Każdy postęp rozszerza paradygmat świadomości, która przejściowo zyskuje pewne poczucie domu. Wielu mędrców, gdy już raz osiągnie poziom 700, pozostaje na nim przez resztę swojego życia. Od czasu do czasu jednak proces ten wznawia się spontanicznie, gdy tylko mu się na to pozwoli. Każdy poziom reprezentuje zakończenie ewolucji, która go poprzedza, ale jest też zarazem furtką do następnego. Patrząc subiektywnie, przejście przypomina bardziej wyłonienie się czy rozwinięcie, które jest dziedziną samej świadomości, w związku z którą nie istnieją żadne mentalizacje, ponieważ są to stany pozbawione umysłu, paradoksalnie także sklasyfikowane jako: umysł. Z poziomu 700 w górę opór, który mieści się w zbiorowej świadomości ludzi, musi zostać pokonany przez nauczyciela. Fizycznie odczuwa się to jako subiektywny komfort, dopóki nie osiągnie się poziomu świadomości zbliżonego do 800, na którym pojawiają się bolesne fizyczne objawy, a układ nerwowy czuje, jakby posiadał za dużą ilość energii elektrycznej, co powoduje uczucie pieczenia. Za każdym razem, gdy pojawia się coś ze zbiorowej świadomości, należy to przetworzyć. Jezus Chrystus pocił się krwią, a Budda zauważył, że jego kości były niczym połamane. Wiele objawów zostało opisanych w dawnych pismach oraz przez różnych mistyków w historii. W przeciwieństwie do codziennych fizycznych objawów czy bólu, którym można zaradzić dzięki wyzbyciu się oporu, owe palące odczucie na elektryzowania utrzymuje się, dopóki nie zostanie zdiagnozowany i z własnej woli poddany oraz wyklarowany błąd w zbiorowej nieświadomości. Podczas gdy funkcjonowanie na poziomie 700 jest teoretycznie możliwe, np. matka Teresa pojawiają się na nim opóźnienia w radzeniu sobie z wewnętrznie narastającymi zjawiskami. Aby ułatwić sobie to przejście, dobrze jest posiadać wiedzę o systemie czakr i różnych arsztypach Junga obecnych w zbiorowej nieświadomości. Reprezentują je rozmaite społeczne-kulturowe podgrupy oraz ich lokalne postawy i pozycjonowanie, które można wyczuć lub zdiagnozować dzięki metodzie kalibracji świadomości. Coraz większe i głębsze poddanie się umożliwia rozwój świadomości, uważności, a to zachodzi na poziomie pozaintencjonalnym, ponieważ proces ten sam się rozwija. Zapraszającą postawę poddania się można porównać do postawy świadomości będącej bardzo yin, którą da się również fizycznie porównać z mudrą klasyczne ułożenie rąk. A zatem ogólna postawa świadomości obrazuje zezwolenie otrzymywać, a nie pozostającą z nim w kontraście postawę Yang, odnoszącą się do intencjonalności dostawać. Dzięki zestrojeniu się z przyzwoleniem na bycie kanałem boskiej woli, życie każdego zostaje w ten sposób przekształcone w modlitwę, dzięki której jest się tą modlitwą. Dla informacji poziomy kalibracji niektórych nauczycieli i pism z 700. Nauczyciele Pisma Bodhidharma 795 Bodhidharma Nauki Zen 795 Adi Shankara Haria 740 Chmura Niewiedzy 705 Mojżesz Ben Szemtop Deleon 720 Sutra Diamentowa 700 Dogen 740 Sutra Serca 780 Mistrz Ekart 705 Koran 700 Mahatma Gandhi 760 Sutra Lotosu 780 Nisargadatta Maharaj 720 Nowy Testament Króla. Jakuba, bez objawienia, Ramana Maharshi 720. Pataniali 715 Rigwida 705 Plotyn 730 Yoga Sutry. Pataniali 740 Shankara 710 Ramayana 810 Święty. Teresa z Avilii 715 Matka Teresa 710. Uwaga o plotynie. Jego dostępne dzieła, spisane w wielkich księgach zachodniego świata, są wykalibrowane na 503. Sam plotyn w późniejszym życiu był wykalibrowany na 730. Rozdział 18. Pełne oświecenie. Poziom kalibracji 850 plus wstęp. Podczas gdy poziomy świadomości powyżej 600 statystycznie występują szalenie rzadko, te powyżej 850 są jeszcze bardziej wyjątkowe. W ciągu ostatnich tysiąca lat przez połowę tego czasu nie pojawił się nikt o poziomie kalibracji 600. Bardzo wysokie częstotliwości energii oświecenia przekazują wibracje zbiorowemu polu ludzkiej świadomości i zapisują się w polach aury eterycznych, duchowych ciałach energetycznych zestrojonych z duchowością ludzi w wyniku cichej transmisji. Częstotliwość drgań tej energii pozostaje w duchowym ciele eterycznym na bardzo długi czas i potwierdzone przez badania kalibracji świadomości może się w nim utrzymywać przez 25 inkarnacji lub nawet przez tysiąc lat, gdy spoczywa ono czekając na wezwanie. Wyjątkowa moc pola o niezwykle wysokich poziomach równoważy też negatywne energie, przeważające u większości światowej populacji, z której 78% obecnie znajduje się poniżej poziomu kalibracji, 249% w Stanach Zjednoczonych. Inną korzyścią płynącą z zaawansowanych poziomów świadomości są informacje o transformacyjnej sile, które zwykle są przekazywane przez stulecia dla dobra uczniów duchowości, zgodnie z listami na końcach rozdziałów. Wiele nauk o tak wysokiej kalibracji pierwotnie pochodzi ze starożytnych czasów. Były one rozpowszechniane przez antyczne wedy, takie jak Upanishady i Bhagavad Gita, a także Nowy Testament, Zohar i inne. W pewnych przypadkach prawdziwi autorzy nie są znani, jednak nauki pochodzą od boskości lub wielkich awatarów, którzy wykalibrowani są na tysiąc Chrystus, Budda Krishna Zaratustra. Wielcy nauczyciele przede wszystkim sami nauczają o prawdzie tylko na najwyższych poziomach. Różne światowe religie zostały ustanowione przez ich następców znacznie później, czasem nawet po upływie wielu stuleci, co przyczyniło się do powstania przypadkowych błędów, o czym dobrze wiedzą uczeni bibliści. Wykalibrowane nauki religii same z siebie są zatem czymś mniejszym niż to, co stworzyli pierwsi założyciele. W historii było czymś niespotykanym i rzadkim, by wielcy nauczyciele byli autorami tekstów swoich nauk. Czasami rozbieżności i błędy są wielkie, jak na przykład te zawarte w księdze objawienia Kal. 70 Nowego Testamentu. Gdy się ją usunie, kalibracja Nowego Testamentu wzrasta z 640 na 880. Przekład Biblii Lamsa. Oświeceni mędrcy byli przede wszystkim samozrealizowanymi mistykami lub odbiorcami boskich inkarnacji, jak Jezus Chrystus. Najstarsze źródło najwyższej duchowej prawdy w historii zostało otrzymane dzięki wielkim aryjskim mędrcom starożytnych Indii, to jest. Wedy, Upanishady. Zostały one zapoczątkowane mniej więcej w roku 5000 przed naszą erą. Buddha żył około roku 563 roku przed naszą erą. Mędrcy, którzy osiągnęli poziom 850 lub wyższy, zostawali przede wszystkim wpływowymi nauczycielami, których nauki uformowały rdzeń ważnych szkół oraz szanowanych duchowych tradycji. Dlatego też główne nauki podtrzymują swą wewnętrzną wartość przez wiele stuleci. Autentyczność i prawdziwość nauczycieli oraz ich nauczania zostają teraz uprawomocnione dzięki pojawieniu się nauki o świadomości, a także jej zdolności do wykalibrowania potwierdzalnych poziomów prawdy. Podczas gdy faktyczna liczba bardzo zaawansowanych, oświeconych mędrców, którzy mają wpływ na ludzkość, zmniejszyła się przez stulecia, ich nauki co do istoty pozostały takie same, nawet pomimo faktu, że wzrastały one niezależnie w różnych częściach świata, w różnych kulturach i różnych tysiącleciach. Można zatem powiedzieć, że prawda jest zawsze prawdziwa, ponieważ istnieje tylko jedna prawda, którą można odkryć. Od wielkich nauczycieli i ich nauk na zbiorową ludzką świadomość emanuje niezwykle silne pole energii o wysokiej częstotliwości, bez którego prawdopodobnie ludzkość by wyginęła, wykalibrowane jako prawdziwe. Dynamika oświecenia. Na bardzo wysokich poziomach subiektywnie doświadczane istnienie nie jest już ograniczone przez narcystyczne ego czy psychologiczne blokady wynikające z pozycjonowania. Ten stan jest efektem postępującej, bardzo głębokiej rezygnacji z wszelkich ograniczeń i systemów wierzeń. Warunkiem wymaganym jest utrzymywanie się jednopunktowości umysłu, przetwarzanie emocjonalno-mentalnych pozostałości z niższych poziomów świadomości oraz poddanie wszelkiego utożsamiania się z jaźnią i mentalnych systemów wierzeń. Temu procesowi pomaga i wspiera go niezakłócony napływ duchowej energii kundalini do wyższych eterycznych ciał duchowych ponad czakrą korony. Przepływ energii Kundalini jest odpowiedzią na poddanie osobowej woli bezpośrednio boskiemu nauczycielowi, awatarowi, mędrcowi czy boskości niezależnie jakim imieniem ją przywołamy na przykład zgodnie z psalmem 91 słowami Kriszny czy Jezusa Chrystusa, każdy kto przywołuje mnie jakimkolwiek imieniem jest mi bliski. Miłość Boga wyrażana w czci, oddaniu, poświęceniu, wyznaniu czy w bezinteresownej służbie jest katalizatorem i formalnym zaproszeniem dla interwencji boskości poprzez moc nieliniowego pola samej świadomości, które jest wszechwiedzące, wszechobecne i wszechmocne. Dzięki wyrzeczeniu się całego oporu owe potężne nieliniowe pole zaczyna coraz bardziej dominować, aż w końcu staje się wszechobejmującą obecnością. Przekraczanie poziomu 850 Z perspektywy intelektu problematyczna dualność napotkana na poziomie świadomości 850 może wydawać się poniekąd zagadnieniem akademickim, rozpatrywanym przez metafizykę, teologię czy ontologię, lecz gdy osiągnie się ten poziom empirycznie, dalece je wszystkie przekracza. Jest to wielki krok przynoszący poważne różnice w wynikach, ponieważ duchowi wyznawcy, którzy go osiągają, często zostali zainspirowani przez błędne interpretacje nauk Buddy, mylące pojęcie pustki i wierzą, że nicość pustka to ostateczny stan. Zdecydowanie nim ona nie jest, co ustaliły zarówno badania kalibracji świadomości, jak i subiektywne doświadczenia. W tradycyjnym duchowym słownictwie każdy z tych zaawansowanych poziomów jest chroniony przez zmory dualności. Jest to szczególnie prawdziwe na poziomie 850, gdzie aktualnym ograniczeniem, które powinno zostać przekroczone, jest dylemat pozornych opozycji alternatyw dotyczących tego, czy ostateczna rzeczywistość jest całkowitością przeciwko nicości, czy istnieniem przeciwko nieistnieniu. Pustka nicości jest wykalibrowana na 850 i jest końcowym punktem na drodze negacji, który zaprzecza realności wszystkiego i niczego to jest. Liniowa forma rzeczowości jako przywiązanie. Biorącym się z tego błędem jest założenie, że transcendencja wszystkich form jest jedynym stanem Buddy. Łatwo o taką pomyłkę, ponieważ z perspektywy empirycznej stan pustki jest niezwykle doniosły. W miarę jak się rozwija, staje się niewysłowiony, nieskończony, wieczny, jest jednością, wszechobejmujący, spokojny, niemy, nieruchomy i dziwnie włączający świadomość nieświadomości, która wyklucza nawet byt czy egzystencję. Ten stan jest zdecydowanie i empirycznie niekwestionowany poza dualnością. Nie istnieje podmiot ani obiekt, nie ma już niczego, z czego można by zrezygnować, ani nikogo, kto by tego dokonał, dlatego wydaje się on być rzeczywiście ostatecznym stanem samego oświecenia. Kolejną trudnością na tym poziomie jest brak nauczycieli, z którymi można się skonsultować, podzielić czy uzyskać potwierdzenie, nie mówiąc już o instrukcji, ponieważ ten stan jest prawdziwie cudowny, a potrzeba takiego ukierunkowania nie wydawałaby się konieczna albo nawet by się nie pojawiła. Gdyby stan pustki nicości był ostateczną rzeczywistością, byłby stały i nie istniałyby żadne istoty, które mogłyby go opisać. Jednak nie jest nią i dlatego, wcześniej czy później, zostawia się pustkę i powraca do świadomego istnienia. Następnie pojawia się subiektywne, doświadczalne zjawisko nagłego pojawienia się w istnieniu ze stanu nieświadomości pustki. W doczesnym życiu zdarza się to w wieku lat trzech, jak już zostało to opisane w innej książce. Nagle z nicości i nieświadomości pojawił się szok spowodowany nie tylko istnieniem, ale też odkryciem fizyczności oraz tego, że ciało towarzyszyło powrotowi z nicości do bytu. A zatem w tym życiu dylemat na poziomie kalibracji 850 początkowo był silnie obecny we wczesnych latach, po czym pojawił się ponownie później, kiedy to został porzucony i przekroczony. Postanowienie tego zajęło 38 lat. Wiedza, która jest potrzebna do przekroczenia tego poziomu, informuje, że boska miłość jest również nieliniowa i nie ma podmiotu, obiektu, formy, warunków ani miejsca. Ograniczenie niekompletność pustki osiąga się w wyniku silnego oddania drodze negacji, jednak traci się świadomość, że miłość jest główną jakością boskości oraz że jest nieliniowa, zaś miłość duchowa nie jest przywiązaniem. Błąd ścieżki negacji polega na błędnym rozpoznaniu i odrzuceniu miłości, ponieważ w swoim ogólnym, zwykłym, ludzkim doświadczeniu jest ona ograniczeniem i przywiązaniem pomiędzy mną, a tobą oraz tobą, a tym. Dla odmiany boska miłość jest dominującą, potężną, ogarniającą i główną cechą czy istotą obecności. Jest ona doniosła i bezwarunkowa, bez podmiotu ani obiektu. Nie jest emocjonalnością, tylko stwarza warunki czy stan, które są wyzwalające, a nie ograniczające. Pustka kal. 850 jest porównywalna do nieskończonej, pustej, świadomej przestrzeni. Dla odmiany obecność boskości jest jak serce słońca. Nie można jej z niczym pomylić, ponieważ miłość uświadamiana jest w samej głębi i źródle głównej jaźni każdego. Wyjaśnienie problemów z pustkę. Dzięki nadejściu badań kalibracji świadomości oraz subiektywnych doświadczeń niezrozumienie przedmiotu pustki może zostać dodatkowo wyjaśnione i poprawione. Dezorientacja powstaje na drodze negacji oraz przez terminologię przypisywaną rzekomym oświadczeniom Buddy, który odradzał używanie określenia Bóg w związku z szerzącymi się błędnymi informacjami odnośnie prawdziwej natury boskości. Dla pełniejszego zrozumienia bardzo pomocne są poniższe kalibracje. Poziom kalibracji. Rzeczywistość, jako świadek, obserwator 600 Archat 800, wejrzenie w swoją prawdziwą naturę 845, pustka 850, jedność 850, nicość 850, rzeczywistość. Jako świadomość. 850. Rzeczywistość jako uważność 850 wszechwiedza 850 wszechobecność 850 wszechmoc 850 całkowitość 855 budda 1000 stwórca nieskończoność boskość nieskończoność Bóg nieskończoność Jak widać z powyższego przykładu poziom kalibracji 850 oznacza utożsamienie z przymiotami, cechami czy właściwościami boskości, lecz nie z samą boskością a zatem całkowitość, wszechobecność, nieliniowość, jedność i tym podobne. Są przymiotami boskości, lecz wciąż brak im rdzennej identyfikacji, którą jest pełna świadomość Boga jako boskości, czyli Stwórcy rzeczy widzialnych i niewidzialnych liniowe i nieliniowe oraz źródła miłości i świadomości uważności. Nauki Buddy były podobno sformułowane w taki sposób, by uniknąć wyrobionych z góry sądów związanych z pojęciem Boga, ale ponieważ Budda był wykalibrowany na tysiącu, był w istocie Bogiem urzeczywistnionym. Przejście z poziomu kalibracji 850 na 1000 jest wynikiem odrzucenia pustki jako ostatecznej rzeczywistości oraz potwierdzeniem uświadomienia, że źródłem oświeconych stanów jest boskość jako Bóg, która zawiera wszystkie przymioty wykalibrowane na 850 plus Bóg jako nieskończona miłość. Pełne oświecenie urzeczywistnia obecność Boga i boskości jako źródło i istotę życia, stworzenia, świadomości, uważności oraz istnienia. Boga opisuje się zatem jako wszechmocnego, wszechwiedzącego i wszechobecnego oraz zarazem imanentnego, jak i transcendentnego, przejawionego i nieprzejawionego Boskość. Poziom kalibracji tysiąca jest ostatecznym stanem, jaki jest możliwy w ludzkiej sferze wykalibrowane na prawdziwe. Przekraczanie pustki. Choć duchowi uczniowie mogą uważać, że problem związany z przekraczaniem bardzo zaawansowanego, skrajnie wysokiego poziomu pustki raczej nie będzie ich dotyczył w tym życiu, mogą zupełnie się mylić, bowiem każdy z nich jest w stanie nagle znaleźć się na niezwykle wysokim poziomie bez żadnego ostrzeżenia. Dlatego też wszyscy uczniowie powinni zostać poinstruowani wcześniej o tym, jak radzić sobie z bardzo zaawansowanymi stanami świadomości. Stwierdzenie, że piekło i niebo dzieli tylko jeden krok, nie jest tylko chwytliwym sloganem. W rzeczywistości można przejść z samych głębi piekła w stany najbardziej zaawansowane, co opisano na przykładzie subiektywnego doświadczenia autora w poprzednich pracach. Jedną z przyczyn pozornie niekończącego się opóźnienia w drodze ku oświeceniu są wątpliwości, które należy porzucić, podobnie jak opór. Bardzo ważne, by wiedzieć, że czymś niezwykle rzadkim dla człowieka jest oddanie się duchowej prawdzie w stopniu faktycznie oznaczającym poszukiwanie oświecenia, a ci, którzy zdecydują się na nie, robią to, ponieważ rzeczywiście są przeznaczeni do oświecenia. W tym momencie duchowa ewolucja postępuje w ekscytującym tempie, a duchowe informacje, które nigdy wcześniej nie były dostępne, teraz są natychmiast osiągalne. Postęp współczesnego duchowego ucznia jest już szybciej osiągalny i ułatwiony dzięki dostępowi do duchowej wiedzy, która w przeszłości była przeznaczona wyłącznie dla niewielkiej grupy wybrańców. Duchowy postęp nie przebiega zgodnie z wygodnymi, zdefiniowanymi stopniowymi krokami, co mógł pozornie implikować opis przekraczania poziomów świadomości. Wręcz przeciwnie, niespodziewane ogromne skoki mogą równie dobrze wydarzyć się w każdym momencie i wszyscy uczniowie powinni skorzystać z dostępnych informacji na temat tego, co należy wiedzieć na określonych etapach drogi. Wiedza, która jest potrzebna na końcu, jest podstawową zasadą na początku. Informacje o tym, co jest konieczne, by osiągnąć boskie stany, przyspieszają progres, w przeciwnym razie utrzymuje się nieświadomy opór lub strach wynikający z niewiedzy. Przekracza się go, nabywając konieczne zrozumienie. Dzięki temu nie ma już nic, czego należałoby się bać, a cały lęk jest iluzją, ta wiedza potrzebna jest także w bardzo zaawansowanych stanach. Każdy uczeń, który poważnie myśli o duchowym zestrojeniu i oddaniu Bogu, miłości, prawdzie, bliźnim lub przyniesieniu ulgi ludzkiemu cierpieniu czy też wszystkim istotom czującym, już jest bardzo zaawansowany. Konsekwentne zastosowanie jakiejkolwiek duchowej zasady może niespodziewanie przynieść poważne i nagłe przeniesienie na nieoczekiwane poziomy. W takim momencie można nawet nie mieć dostępu do pamięci, a zamiast niej przejawia się w niemy sposób wiedza o duchowej prawdzie. Duchowi uczniowie powinni zaakceptować fakt, że już są obdarowani. Jest mało prawdopodobne, by poważni czytelnicy książki takiej jak ta byli inni. Boskość zna swoich. Dlatego też akceptacja tej prawdy już sama w sobie przynosi radość. Zrozumienie tego i nieodczuwanie radości oznacza, że się opieramy. Świadomość tego wspiera uzmysłowienie sobie, że w przeciwieństwie do dualistycznego Newtonowskiego paradygmatu rzeczywistości nie jesteśmy tylko wynikiem przeszłości. Wręcz przeciwnie, obecna pozycja jest rezultatem przyciągania potencjałów, ponieważ zarówno przeszłość, jak i przyszłość są iluzją. Dlatego też oddanie się oświeceniu staje się teraz jak magnes przyciągający nas do niego, a stopień ewolucji zależy od ochoty każdego do porzucenia oporu. Oświecenie nie jest stanem, jaki się osiąga, a zaledwie pewnikiem, któremu trzeba się poddać, ponieważ jaźń jest już naszą rzeczywistością. To jaźń przyciąga każdego do duchowych informacji. Ostateczne poddanie. Na poprzednich poziomach świadomości zostały już poddane iluzje percepcji, tak samo jak interpretacje narzuconych, znaczeń, wartości czy istotności. To prowadzi do utraty identyfikacji z emocjami czy liniowością w postaci mentalizacji i do wycofania się z angażowania wysiłków to, co przejściowe, włącznie z fizycznym ciałem i ziemskimi zjawiskami. W końcu nawet złudzenie świadka obserwatora, widza rozpuszcza się w samej uważności świadomości, która okazuje się być bezosobowa i autonomiczna. Nie istnieje już ograniczenie przyczyny i skutku, czy zmiany. Iluzja czasu również znika w całkowitości boskiej zgodności. Nie pojawia się ani przyciąganie, ani odpychanie, nawet związane z samym istnieniem, bo nawet to, co przejawione, wydaje się być wynikiem wyłuskanej przez świadomość idei. Gdy wszystko zostało poddane Bogu, ostatnie pozostałości jaźni utrzymują się jako pozorne źródło życia sam rdzeń ego, z przekonaniem, że to ono jest autorem i głównym źródłem samej egzystencji i istnienia każdego z nas. W miarę jak do tego dochodzi, pojawia się też wiedza, że, nawet to także, musi zostać powierzone Bogu. Tę ostatnią przeszkodę sygnalizuje nagły wybuch ostatniego z pozostałych lęków, który jest bardzo silny i intensywny samego strachu przed śmiercią. Wówczas pojawia się wiedza, która narodziła się w duchowej aurze, że, cały ten strach jest iluzją, a śmierć nie jest możliwa. Wtedy, w wyniku wiary i oddania, zostaje porzucone ostatnie złudzenie. Pojawia się wówczas dosłowne, faktyczne, przerażające uczucie umierania, krótka, acz intensywna agonia, ponieważ w przeciwieństwie do fizycznej śmierci nigdy wcześniej się z nią nie zetknęliśmy. To jest jedyna i ostateczna możliwa śmierć. Gdy agonia ustępuje, pojawia się objawienie nieskończonej chwały boskości. Ostatnie ślady ego umysłu zanikają w ciszy obecności. Uderzająca doskonałość i piękno całości stworzenia, jako boskości, promienieje, wszystko się wycisza, jest poza wszelkim czasem. Gloria in excelsis Deo jest właśnie tym stanem. Dla informacji, poziomy kalibracji nauczycieli i pism na 850. Plus. Bhagavad Gita 910 Huang Po, Zen 850 Biblia Lamsa, bez objawienia, Stary Testament, bez księgi wyjścia, psalmów i przysłów. 880. Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary 895 Upanishady 970 Wedy 970 Zohar 905 Uwaga, nauki Zen po są problematyczne, ponieważ opisują ścieżkę negacji i błędnie uznają stan pustki Kal. 850 za ostateczny stan Buddy Kal. 1000. W następstwie swoich klasycznych kazań o pustce, sam przekroczył on to ograniczenie i w końcu osiągnął poziom świadomości 960 w ciągu swojego życia. Dlatego też należy negować jedynie to, co liniowe, ale nie nieliniową rzeczywistość miłości. Negować tylko wyjątkowe, ograniczone osobowe przywiązania, które stają się więzami uczuciowości. Boska miłość jest uniwersalną jakością oraz nieliniowym kontekstem, który jest wrodzony tak jak blask całkowitego kontekstu. Część piąta. Transcendencja. Przegląd. Duchowa transformacja. Postęp ewolucji świadomości ulega przyspieszeniu dzięki połączeniu intencji z uwagą. W ujęciu ziemskim proces ten da się wyjaśnić zgodnie z zasadą Heisenberga, na mocy której potencjał ulega przełączeniu na rzeczywistość dzięki zaangażowaniu świadomości i intencji. To wyjaśnienie da się zastosować do mechaniki zjawisk i nosi nazwę kolapsu funkcji falowej, w konsekwencji którego pojawia się jako wyłonienie. W matematyce jest to przejście z zależnych i niezależnych od czasu równań Schrodingera na ich rozwiązania w postaci równań Diraka. Model naukowy jest bardzo interesujący, informacyjny, potwierdza też efekt świadomości, jednak nie bierze pod uwagę względnej mocy poziomu świadomości obserwatora ani intencji. Naukowy obiektywizm jest wykalibrowany na poziomie 400, natomiast duchowa intencja jest o wiele potężniejsza i wykalibrowana na 500 i wyżej. Na przykład na wysoce rozwiniętych poziomach świadomości już samo posiadanie w umyśle optymalnego rozwiązania sprawia, że przywołuje to jego manifestację, tak jak w przypadku afirmacji na przykład. Moim życiem kieruje porządek i harmonia. Jak pokazano na mapie świadomości, wykalibrowana moc wzrasta logarytmicznie, a zatem duchowa ewolucja jest stopniowo wspierana przez wyższe poziomy duchowego rozwoju w porównaniu ze świadomością naukowca obserwatora, który zwykle jest wykalibrowany na średnie poziomy 400. Wpływ duchowej intencji może być zatem ponad tysiąc razy silniejszy niż zwykły intelektualny wysiłek wykalibrowany jako prawdziwe. A zatem duchowy wyznawca nie musi być oponentem dla septycznego materialisty, ale jedynie wyjaśnić, że po prostu stosuje zasadę Heisenberga dla dobra oraz ulepszenia siebie i świata. Gdy zjawiska wydają się przekraczać oczekiwania logiki i rozumu, zwykle opisuje się je jako mistyczne, niewysłowione czy cudowne, co oznacza skutki intencji oraz odpowiedź pola kontekstowego powodującą wyłonienie się. Dlatego też oczekiwanie cudów czy modlitwa o najwyższe dobro przyspiesza rozwiązanie postrzeganego problemu. Ułatwia to także odrzucenie osądzania czy potrzeby kontrolowania wyników. A zatem jest się odpowiedzialnym za wysiłek, a nie rezultaty powiedzenie grup duchowych opartych na dwunastu krokach. Poddanie kontroli nad wynikami jest korzystne również dzięki temu, że wyklucza poczucie winy lub dumy. To, czy wynik jest postrzegany jako pożądany czy niepożądany zależy od poziomu świadomości obserwatora, to jest pozycjonowania. Duchowe starania przynoszą spełnienie i same się pomnażają dzięki wewnętrznej satysfakcji z subiektywnego doświadczania zrealizowanego potencjału. Zogniskowanie uwagi w sobie zwykle wspiera postęp, który następnie zaczyna wymagać coraz mniej wysiłku. Mogą pojawić się opóźnienia wywołane silnym oporem, który bierze się z długiej historii karmicznej, a przekroczenie go potrafi zająć nawet lata z powodu jego nawracającego wzmacniania się w dłuższym czasie. Problem paradygmatu. Każda osoba doświadcza, postrzega i interpretuje świat oraz jego wydarzenia zgodnie ze swoim przeważającym poziomem świadomości. Jest to później potęgowane przez skłonności umysłu do tworzenia wyjaśnień przez mentalizację i interpretację postrzeganych danych. W ten sposób każdy poziom wzmacnia sam siebie poprzez obwody rajfikacji. Ten proces powoduje to, co można najlepiej opisać jako wierność paradygmatowi lub założenie, że postrzegany doświadczany świat odzwierciedla rzeczywistość. Ponieważ umysł przez swoją wewnętrzną strukturę jest niezdolny do rozróżnienia percepcji od istoty czy res cogitans interna od res extensa externa naiwnie zakłada, że doświadcza, a dzięki temu zna rzeczywistość oraz że inne punkty widzenia muszą zatem być błędne. To zjawisko składa się na iluzję, która jest automatyczną konsekwencją ograniczeń wynikających z procesów mentalnych. Dla komfortu i mentalnego wzmocnienia ludzie mają skłonność do łączenia się w grupy z tymi, którzy dzielą ten sam paradygmat. Paradygmat sugeruje także wymiar, a dokładniej kontekst czy całkowite pole. W filozofii tym problemem zajmuje się metafizyka, która dosłownie znaczy wyjście poza to, co fizyczne. To z niej umysł czerpie poziomy i kategorie abstrakcji, na przykład gatunki, klasy, rodzaje i tym podobne lub ogólne cechy żywy przeciwko obojętnemu. Kontekst determinuje parametry o domyślnych lub stwierdzonych warunkach czy ograniczeniach, jak i wymogi oraz specyfikę identyfikującą poziomy abstrakcji, które z kolei modyfikują lub określają znaczenie hermeneutyka zgodne z oszacowaną ceną, wymową czy wartością. Paradygmat jest również podobny do oczekiwania oraz intencji, podobnie jak wyszukiwarka, która wstępnie wybiera zakres możliwych odkryć w internecie. A zatem paradygmat determinuje zakres możliwych doświadczeń i odkryć jest też czynnikiem, z którym zwykła świadomość nie jest obeznana. Paradygmat jest zatem rzadko określony wprost, najczęściej tylko przeczuwa się jego istnienie. Ważność paradygmatu jest wyraźnie dostrzegana na poziomie świadomości 200, a najbardziej podczas przejścia z paradygmatu newtonowskiego na mechanikę kwantową. Następnie na poziomie świadomości 500, podczas wyłonienia się subiektywizmu miłości. Kolejny wielki skok, bardzo rzadki, następuje na poziomie świadomości 600, określa on transcendencję liniowej domeny i pojawienie się w wymiarze nieliniowym. To odzwierciedla także rozróżnienie między treścią liniową a kontekstem nieliniowym jak zobrazowano w klasyfikacjach na stronie 246. Wynika z nich, że kontekst w wielkim stopniu wpływa na doświadczenie, znaczenie, istotność, ważność i wartość. Wywiera on także wypływ na oczekiwania, które same w sobie i z siebie są bezwiednie wybiórcze, zabarwiają doświadczenie, a nawet pozorne postrzeżenia. Liniowy wymiar należy do dziedziny obiektywnych zjawisk, możliwych do udowodnienia, natomiast dla odmiany, nieliniowy jest sprawdzalny, możliwy do dowiedzenia i potwierdzenia, ale przede wszystkim subiektywny i oparty na doświadczaniu. To, co nieliniowe, nie jest ani podlegające pod, ani definiowalne czy opisywalne przez to, co liniowe, ponieważ są one różnymi paradygmatami, lecz nie wyłączającymi się wzajemnie. Te kontrasty są klasycznymi przykładami rozróżnienia między nauką akademicką newtonowską i nauką kliniczną. Pierwsza ma przewidywalne wyniki, natomiast druga jest poddana wielu różnym wpływom kontekstu, takim jak intencja, uczciwość celu, poziom kalibracji uczestników oraz innym, zarówno identyfikowalnym, jak i nieznanym zmiennym. A zatem doświadczony naukowiec wykorzystuje wszystkie odpowiednie modalności, które zostały potwierdzone przez doświadczenie jako korzystne, na przykład modalności nietradycyjne. Poniżej 200 200 do 499 500 do 600 powyżej 600. Liniowa treść, treść plus kontekst, kontekst plus treść, kontekst dosłowny, konkretny, obiektywny, subiektywny, efemeryczny, materialistyczny, moralny, kochający, współczujący, przyczyna, efekt, przyczyna, efekt intencjonalny, rozwinięty, codzienny. Przyziemny, złożony, abstrakcyjny, świadomość świadek. Fizjologia. Lewej półkuli, fizjologia prawej półkuli. Mózg eteryczny plus prawa półkula. Mózg eteryczny. Definiowalny, opisywalny, identyfikowalny, empiryczny, potwierdzalny. Mechaniczny, uproszczony, wieloczynnikowy, wolicjonalny, wyłaniający się. Zwierzęcy, ludzki, duchowy, oświecony, myśleć, rozsądek, doceniać, cenić, wiedza, ciało, umysł, duch, obecność, narcystyczny, jaźń, plus inni, bezinteresowny, jaźń. Akademicy mają do czynienia z przewidywaniem i statystyką. Lekarze zaś z wynikami i rezultatami. A zatem posiadanie serca jest warunkiem koniecznym dla lekarza, jednak nie jest czymś możliwym do zmierzenia dla nauki akademickiej. Kliniczne doświadczenia wprawionych lekarzy często dotyczą ludzi i sytuacji, które nie reagowały na metody akademickie. Nauka akademicka nie potrafi zauważyć prawdziwości nienaukowych, ideologii czy metod, a nawet je oczernia, natomiast klinicyści są bardziej wszechstronni, obdarzeni pokorniejszym intelektem, a dzięki temu zainteresowani tym, co się sprawdza. Być może najlepiej rozpowszechnionym i powszechnie uznanym przykładem są anonimowi alkoholicy, dzięki którym dosłownie miliony ludzi najbardziej pozbawionych nadziei zupełnie wyzdrowiało, włącznie z wieloma osobami publicznymi, celebrytami, a nawet prezydentami. Wyzdrowienia doświadczyło także tysiące lekarzy i innych specjalistów. AA zdecydowanie jest grupą całkowicie nienaukową oraz czysto i wyłącznie duchową, a wciąż niezwykle potężną i efektywną. Często aktywny alkoholik przychodzi do AA zaraz po wypróbowaniu na nim całej gamy standardowych akademickich metod. Natomiast głównym warunkiem wyzdrowienia jest nienaukowa pokora i poddanie wyższej mocy. A zatem rzeczy duchowe i naukowe to dwa zupełnie różne paradygmaty, z których każdy ma odpowiednie dla niego miejsce w społeczeństwie. Fakt, że istnieje nieuczciwa nauka nie obala dobrej nauki w większym stopniu niż pseudoduchowość obala prawdziwą, autentyczną duchowość. Zdolność zrozumienia duchowości nie pojawia się w ewolucji świadomości aż do osiągnięcia poziomu kalibracji 200 zgodnego ze zmianą w fizjologii mózgu w obwodach przetwarzania informacji. Dlatego też brak zdolności zrozumienia odzwierciedla ewolucyjne fizjologiczne ograniczenie, które można wykalibrować nawet w momencie narodzin, na przykład zgodnie z dobrze znanym cytatem AA z rozdziału 5. Istnieją nieszczęśnicy, którzy są organicznie niezdolni do bycia uczciwymi wobec siebie. To nie ich wina. Wydaje się, że się tacy urodzili, jednak nawet niektórzy z nich zdrowieją, jeżeli mają ochotę. Pokusy. Duchowa ewolucja jest procesem rozwinięcia, wyłaniania się i oczyszczania, wynikającego z tego, czym każdy się stał, a nie z tego, co się robi lub robiło. Dzięki pokorze, roztropności i ostrożności można wyciągnąć wnioski z duchowych błędów. Pokusy, które napotykamy na naszej drodze, zostały wspomniane podczas omawiania różnych poziomów. Najlepiej co jakiś czas robić ich przegląd, żeby pozostać czujnym. Te pokusy, które reprezentują poziomy poniżej 200, często są stłumione, dlatego mogą nagle pojawić się nieproszone na poziomach powyżej 200. Dla informacji. Poziom pokusa. Odwaga, brawura, postawa, macho, ryzyko, neutralność, niewzruszoność, wycofywanie się, ochota, przesadne poświęcanie się i zaangażowanie, akceptacja, nieudolność podjęcia właściwych działań. Rozsądek, intelektualizm, utknięcie w przyczynie i skutku, racjonalizacja, miłość, uwodzenie, wykorzystywanie jej błędna interpretacja jako osobistej radość, ekstaza, słaby osąd. Na każdym poziomie może powrócić duma, której towarzyszy pokusa wykorzystywania duchowych tytułów czy kontrolowania swoich następców. Duchowa duma może prowadzić do przecenienia jaźni i uznania jej za jaźń oraz roszczeń do bycia wyżej niż Jezus czy wielkim przywódcą. Może też dojść do nazwania siebie cudotwórcą, awatarem i przejawiania globalnych ambicji. Duchowe obdarowanie następuje dzięki łasce, co przynosi pokorę, która uznaje ten stan, jednak nie przypisuje sobie zasług za tę sytuację, co normalnie przyniosłoby przerost ego, manie wielkości czy złe podejście do prawdy. To z kolei mogłoby doprowadzić do chęci lub jawnego wykorzystywania kontroli nad innymi, jak i upiększania czy teatralnego odgrywania i wyzysku zjawisk, które są konsekwencją sidi. Nadprzyrodzone cechy czy zjawiska nie pochodzą z osobowej jaźni, ale z pola. Przypisywanie sobie w związku z nimi osobistych zasług czy poczucia wyjątkowości jest błędem. Podatność na pokusy jest wynikiem naiwności, nieprzygotowania lub zaprzeczenia, które jest nakręcane rządzą zysku czy dumy. Pojawia się też pociąg duchowego ego do statusu, pozycji czy pochwał ze strony następców, które wynikają ze sławy. Nauczyciele są wynoszeni na piedestał, co bardzo łatwo może przynieść przerost ich duchowego ego lub poczucia ważności. Pokora i wdzięczność za dar ducha musi być potwierdzana. Duchowa energia może także wyeksponować nagłe uzdrowienia, gdy karmiczne skłonności są sprzyjające. Przypisywanie sobie samemu zasług czy wykorzystywanie zjawisk, których jest się świadkiem, a nie sprawcą jest błędem. Dlatego też nadnaturalne dary należy szanować i wykorzystywać w imię najwyższego dobra, a nie dla osobistego zysku. Przekraczanie pokus Słabość utrzymuje się dopóty, dopóki występuje potrzeba zysku, dumy, próżności, kontroli, bogactwa czy zmysłowych przyjemności. Dzięki duchowej dojrzałości percepcję zastępuje wizja, która odzwierciedla istotę oraz duchową prawdę, co przynosi zdolność do rozpoznania złudzeń samooszukiwania się. Wizja łączy się z duchową mądrością, która wyjaśnia, że wykorzystywanie prowadzi do straty i pogrążania się, a nie postępującej przewagi. Duchowa czystość jest wynikiem uczciwości wobec siebie, która powstaje z prawdziwego oddania. Bycie sługą Boga oznacza zestrojenie się z boskim przewodnictwem, które prowadzi do dotarcia do jaźni zamiast pozostawania w jaźni czy w świecie. Silne poczucie karmicznej odpowiedzialności również daje siłę oraz bezpieczeństwo pokory. Warto mieć na uwadze, że wielu niegdyś wielkich, którzy poddali się pokusom, wpadło w pułapki zastawione przez mechanizmy samooszukiwania się i racjonalizacji. Świat ma do zaoferowania wiele możliwości wspinania się w górę, ale tyle samo do schodzenia w dół, co następuje jedynie w wyniku aktu woli, przez co ani poczucie winy, ani wymówki nie wykluczają jego konsekwencji. Wątpliwości można rozwiać także dzięki wykorzystaniu technik kalibracji świadomości, które są bardzo proste, jak na przykład zwykłe zapytanie, czy dane działanie lub decyzja będą służyć najwyższemu dobru. Duchowe ego. Duchowe oddanie czasami może prowadzić do stanu, który najtrafniej określić jako przerost ambicji, do zapalczywości czy nawet fanatyzmu, co dowodzi braku równowagi. Częstym błędem są próby wymuszenia wzrostu energii kundalini przez sztuczne ćwiczenia i praktyki. Kundalini automatycznie wzrasta na swój własny, odpowiedni poziom zgodnie z polem energii dominującego stanu świadomości. Dzieje się tak na skutek tego, czym każdy stał się i jest. Próby manipulowania duchową energią mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń, nierównowagi, a nawet irracjonalnych stanów mentalnych obejmujących zagubienie i złudzenia. Może to również spowodować manie wielkości oraz roszczenia do bycia prorokiem, a nawet Jezusem Chrystusem czy Mesjaszem. Autor był świadkiem takich przypadków podczas wielu lat pracy jako konsultant w duchowych i religijnych grupach. Niektóre praktyki duchowe mogą też prowadzić do zmienionych stanów świadomości czy autosugestii, które mylnie bierze się za duchowość. Mantry i pewne praktyki powtarzania posiadają jakąś wartość w zależności od ich wykalibrowanego poziomu prawdy oraz intencji, jaka się za nimi kryje. Mogą one natomiast stać się substytutem postępującego zrozumienia, które jest właściwe dla autentycznego duchowego rozwoju. Autentyczny stan jest odzwierciedlany przez to, czym każdy się stał, a nie przez to, w co wierzy lub czyni. A zatem praktyki okultystyczne czy magiczną manipulację i ćwiczenia lepiej omijać na rzecz prawdziwego, solidnego rozwoju duchowego. Postęp jest wspierany przez gotowość do poddania ambicji Bogu. Można wykluczyć błędy dzięki czujności na wypadek pojawienia się rządzy przetrwania ego i rozpoczęciu duchowego procesu. Urok stanów Shidi. Istnieje wiele rzekomo duchowych technik i systemów, które są sprzedawane i promowane wraz ze świadectwami i celebrytami. Ta jawna komercjalizacja odsłania całą intencję, którą jest czerpanie zysku, a nie zachęcanie do faktycznej duchowej ewolucji nieświadomego poszukującego. Podczas gdy niektóre z technik z całą pewnością posiadają wartość, można je praktykować za darmo dzięki każdej uczciwej książce o duchowości. Podobnie niebezpieczne są uwiedzenie i nawracanie się na wiarę różnych kultów, które opierają się na przedstawianiu przywódców w blasku, kontrolowaniu następców, dobrze znanych technikach prania mózgu, finansowych i seksualnych oczekiwaniach oraz przejęciu kontroli nad życiem osobistym. Wszystkie te przykłady są wykalibrowane niezwykle nisko. Istnieje znaczna ilość dostępnych informacji dotyczących zjawiska kultu. Tego typu organizacje specjalizują się także w technikach zwodzenia, uwodzenia, dawania poczucia wyjątkowości oraz w wykorzystywaniu niewinności i naiwności. Duchowe ego dostrzega w postępie korzyść i status, a nie dar, z którego wynika odpowiedzialność. Może nawet parodiować pozorną pokorę i przesadną pobożność, oraz stać się całkiem świętoszkowate. Pozycja, tytuły czy uwielbienie ze strony wyznawców mu imponuje tak samo jak pompatyczne i teatralne pokazy oraz manipulacja zjawiskami paranormalnymi. Rozpowszechnianie zjawisk paranormalnych jest poważnym ostrzeżeniem, ponieważ w oczywisty sposób pociąga ego, które z łatwością daje się ponieść urokowi parapsychologicznych zdarzeń, teleportacja, telekineza, odległe widzenie, bilokacja, lewitacja, materializacja obiektów, projekcja astralna i wiele innych, nawet włącznie ze zjawiskiem do Pelgangera Cobowtura. Pożądanie Shidi dla samego związanego z nimi stanu jest ostrzeżeniem, że duchowe ego poszukuje wyjątkowości. Prawdziwe zjawiska są niezamierzone, niezależne od woli, spontaniczne i pojawiają się same z siebie. Zdecydowanie nie są one wynikiem stosowania technik, nie można też się ich nauczyć ani uczyć innych, a już na pewno nie posiadają ceny. Zmyślna gimnastyka, której naucza się za opłatą, jest wykalibrowana poniżej 200. Przede wszystkim sam taki zamiar nie jest uczciwy, aczkolwiek często wynika on z naiwności. Nauczenie się sztuczki przemiany wody w wino nie uczyni z nikogo Jezusa Chrystusa. Takie naśladownictwo przez wieki kwitło w Indiach i pojawiło się ponownie w postaci skomercjalizowanych przedsięwzięć w świecie zachodu. Każdy duchowy adept, który jest oddany celowi osiągnięcia oświecenia, powinien ich unikać. Zasada, Kawit Emptor, 8 gwiazdka ma tu zastosowanie w bardzo wysokim stopniu. Stany Shidi są darem od Boga, nie są komercyjną, sztucznie nabytą zdolnością. Dlatego też z pewnością nie są wynikiem ćwiczeń ani praktyk. Gwiazdka w językowy. Łacińskim, niech kupujący się strzeże, oznacza ograniczenie zasady dobrej wiary w obrocie handlowym przyb. Redaktor. Prawdziwe stany Shidi. Zjawiska zachodzą naturalnie i spontanicznie mniej więcej na poziomie świadomości 540 w wyniku wrodzonej mocy samego pola świadomości. Są intrygujące, interesujące i zadowalające, ale nie pożąda się ich dla nich samych. Są przeto spokrewnione ze sprawiającym radość zaskoczeniem wywołanym nagłym pojawieniem się, tęczy, która właściwie także może być takim zjawiskiem. Nie jest w nie zaangażowana intencja. To, co ma się w umyśle, może równie dobrze zostać zrealizowane, lub nie. Najczęściej nie oczekuje się zjawisk, ale po chwili ich częste powracanie oczywiście powoduje ich wyczekiwanie. Gorliwe stosowanie podstawowych duchowych zasad jest tym, co poprzedza pojawianie się rzeczy pozornie cudownych, stąd tytuł duchowego traktatu Kurs cudów kal. 600. Zjawiska, których jest się świadkiem, są także postrzegane przez innych, a więc nie są jedynie osobistą, subiektywną obserwacją. Każde lub wszystkie Shidi mogą się pojawić, wszystkie z nich są spontaniczne i znajdują się poza kontekstualizacją przyczyny i skutku. Są one urzeczywistnieniem potencjału, gdy warunki są sprzyjające, jak na wysokim poziomie świadomości. Sposób na doświadczanie prawdziwych Shidi jest prosty i nie wymaga nakładów pieniężnych, powtarzających się praktyk, ćwiczeń ani instrukcji. Pierwsze. Porzuć wszystkie czynniki przyciągające czy potrzeby wystąpienia samych sidi. Są one jak: urok i rozproszenie. Drugie, poddaj każdy moment Bogu, włącznie ze wszystkimi atrakcjami, awersjami czy potrzebami kontroli lub zysku. Trzeci, wybierz bycie bezwarunkowo współczującym i wybaczającym wobec całego życia i jego przejawów. Czwarty, wybierz dostrzeganie piękna, doskonałości i świętości całego życia. Uczciwe systemy zdrowia. W odróżnieniu od sztucznie wywołanych imitacji Shidi istnieją uczciwe ćwiczenia i systemy zdrowia oparte na gromadzeniu energii, których zadaniem jest poprawić stan zdrowia, poczucie szczęścia oraz poziom funkcjonowania. Za ćwiczenia te pobierane są odpowiednie opłaty, ponieważ angażują one nauczycieli i trenerów oraz wymagają zajęć. W porównaniu z tymi, które są szkodliwe, takie programy są wykalibrowane powyżej 200 i służą poprawie fizycznej sprawności oraz dobrego samopoczucia u każdego w zdrowym ciele zdrowy duch. Docenienie życia często zaczyna się dzięki zwracaniu większej uwagi na jego jakość, włącznie z estetyką. Rozdział 19. Ograniczenia i zakłócenia. Wstęp. Chociaż literatura duchowa dostarcza ogromnej ilości informacji o duchowej rzeczywistości oraz o prawdzie, którą należy zrozumieć, wciąż istnieje pewien brak ważnych szczegółów i potrzebnych uczniom wiadomości. Jest wiele przydatnych rzeczy, o których należy wiedzieć, które nie pojawiają się w tradycyjnej literaturze, o ile się ich nie poszuka lub samemu nie wywnioskuje, że takie zdarzenia głównie dotyczą historii i nie są odchyleniami przydarzającymi się jakiemukolwiek poważnemu duchowemu podróżnikowi. Dobrze jest poznać te kwestie wcześniej, ponieważ gdy już mają miejsce, może nie być przy nas nikogo, z kim można by się skonsultować. Dlatego też pewne informacje mają praktyczny wymiar oraz zapobiegają konsternacji i zagubieniu. Dyskusja. Większość dyskusji poświęconych takim tematom zaczyna się na dnie skali świadomości i wzrasta w górę, ale w tym przypadku jest istotne, by zacząć od góry i poruszać się w dół, ponieważ szczyt skali świadomości jest faktycznym przeznaczeniem każdego naprawdę oddanego ucznia duchowości. Nieoczekiwane, zaawansowane stany świadomości mogą się pojawiać bez zapowiedzi. Dlatego też transcendencja powyżej poziomu 850 może przynieść pewne problemy, o których warto wiedzieć wcześniej. Towarzyszą one zmieszaniu w stronę bardzo mocnych pól świadomości o wysokiej energii, na które ludzki układ nerwowy jest nieprzygotowany z powodu rzadkości ich występowania w ewolucji Homo sapiens. Można dostrzec, że w miarę jak owe poziomy wzrastają, moc wzrasta logarytmicznie zgodnie z poziomami pól o wysokiej częstotliwości. Dlatego też bardzo poważny wzrost ma miejsce nie tylko w mocy samej energii, ale też w częstotliwości jej drgań. Można by to porównać do możliwości starej lampy elektronowej i tranzystora lub 1,10V kabla, które miałyby poradzić sobie z napięciem o mocy 6000 V. Ciało może przez chwilę w subiektywny sposób poczuć, jakby same nerwy uległy przeciążeniu. Może to być doświadczane jako nieprzyjemne i ogólne uczucie pieczenia, jakby czyjaś aura stanęła w ogniu. Może temu towarzyszyć także stresujący ból, nagłe poczucie osłabienia lub niemożność funkcjonowania. Takie zdarzenia są powszechne w dziejach mistycyzmu czy też w historiach dobrze znanych mędrców starożytności, którzy dzielili się doświadczanymi problemami i cierpieniem. Zdolność do wykonania osobistego badania świadomości przy wykorzystaniu techniki testowania mięśni może być na tych poziomach bardzo pomocna, a dzięki modlitwie można wykryć źródło oporu i uświadomić je sobie. Na bardzo zaawansowanych poziomach opór i pozycjonowanie nie pochodzą z osobowego ego, ale ze zbiorowej ludzkiej świadomości. A zatem, by zlokalizować źródło konfliktu, nie należy przyglądać się swojej własnej świadomości. Trzeba natomiast spojrzeć na ogólne poziomy ludzkiej świadomości podczas głównych ruchów w historii. Może się na przykład pojawić osądzanie, oburzenie czy nawet wściekłość związana z cierpieniem ludzi, nawet pomimo faktu, że osobiście przekroczyło się tę dualność. Pomimo że osobowe ja mogło przekroczyć dualność racji i błędu, dobra i zła oraz dającego i nie dającego się kochać, te postrzeżenia i pozycjonowania nie zostały rozwiązane na głębszych warstwach zbiorowej nieświadomości. Dzięki gorliwej modlitwie i głębokiej pokorze przeznaczenie świata może zostać poddane Bogu na jeszcze głębszych poziomach, ponieważ staje się oczywiste, że wszystko, czego jest się świadkiem, faktycznie jest zgodne z Bożą opatrznością i mądrością. Ziemskie życie dostarcza maksimum możliwości dla rozwoju świadomości dzięki niwelowaniu przeszłej, negatywnej karmy oraz gromadzeniu karmy pozytywnej, zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Szybki przegląd historii ludzkości pokazuje, że naturalnie istnieje mnóstwo negatywnej karmy, którą trzeba, delikatnie mówiąc, odczynić. Całe pokolenia żyły przyzwalając na najstraszniejsze formy brutalności, dzikości i barbarzyństwa, które utrzymują się po dzień dzisiejszy. Dlatego też ten świat może zostać poddany służbie najwyższemu dobru, stanowiąc warsztat z maksymalną ilością szans. Zgodnie ze słowami Buddy, by narodzić się jako człowiek jest czymś niezwykle rzadkim i trzeba mieć wielkie szczęście, by miało to miejsce. Czymś jeszcze rzadszym jest usłyszeć o prawdzie, a jeszcze rzadszym jej poszukiwać oświecenie. Kolejną niespodziewaną zmianą w zdolności funkcjonowania w bardzo zaawansowanych stanach świadomości jest zmniejszanie się wcześniejszych lewopółkulowych, liniowych rodzajów możliwości i zainteresowań. Jaźń jest nieliniowa i potrzeba znacznej ilości energii, by przetworzyć sekwencyjnie liniową informację, a zwłaszcza zawarte w niej szczegóły. Dlatego też świat technologii wraz ze wszystkimi urządzeniami i licznymi możliwościami funkcjonalnymi w oczywisty sposób będzie przekraczać jednostkowe zdolności. Jeżeli urządzenie nie będzie działać tylko na zasadzie prostego włączenia wyłączenia bardzo możliwe, że zostanie zupełnie zaniedbane. Z drugiej strony nie pojawia się żaden problem z koncentracją, w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie, zawieszenie mentalnego przetwarzania ją ułatwia. Istnieją także nieoczekiwane okresy, w których pojawia się sama możliwość wycofania się z ciała, nawet w pozornie niezwykłych momentach. To przywołuje wszelkie pozostałe czynniki przyciągające i odpychające związane z ziemskim życiem, a opcja wyjścia z ciała jest atrakcyjna i musi zostać poddana Bogu. Pojawia się to na innym poziomie niż podczas przepracowywania poprzednich poziomów przywiązania, niechęci czy utożsamienia z ciałem fizycznym. Gdy pojawia się możliwość wyjścia, tylko się jej doświadcza. Ta ewentualność w sposób oczywisty pozostaje otwarta, a zatem jedynie obserwuje się, czy ciało będzie się poruszać, czy nie, lub czy będzie znowu oddychać, czy nie. Nie ma osobowej woli ani decyzji, którą można podjąć. Rezultaty oczywiście zależą od woli boskości zestawionej z osobistym karmicznym bagażem. Zachodzi też cała gama innych przejściowych modyfikacji, które są związane ze zmienioną równowagą oraz interpretacją danych wejściowych pochodzących ze zmysłów. W przeciwieństwie do wcześniejszych doświadczeń życiowych, komunikacja zachodzi na innym poziomie, a treść rozmów ludzkich wyrażona w językach wydaje się niezrozumiała i właściwie pozbawiona sensu. Można prosić w modlitwie, żeby Duch Święty uczynił ją zrozumiałą. Taka intencja nie potrzebuje powtórzenia. Zauważono też, że pojawia się opóźnienie rzędu ułamka sekundy pomiędzy słowami, jakie się słyszy, a wewnętrznym tłumaczeniem na to, co znaczą. Jest to porównywalne do częściowej głuchoty czy problemu z uczeniem się, jednak można szybko się nauczyć pokrycia tego opóźnienia wywołanego brakiem doświadczającego i dlatego w rozmowach często pada pytanie, co? Do momentu, gdy komunikacja zostanie przełożona, a znaczenie stanie się jasne, okazuje się, że samo sedno pozornie przy długich rozmów mogłoby zostać skrócone do kilku słów. Ta trudność wynika z nierówności stylów przetwarzania z liniowego przedstawiania na nieliniową świadomość. Znaczenie komunikacji wypływa z istoty, a nie szczegółów formy. Dlatego też duchowa odpowiedź z wewnętrznej jaźni może być bardzo krótka i tajemnicza, ponieważ jest dokładnie skoncentrowana na sensie pytania. Pytający nie wyraża tylko liniowości i zakładanej sekwencji, ale także newtonowskie formy kontekstualizacji podmiotu, obiektu oraz przyczyny, skutku, jak i dualności tego tamtego. W różnych okresach zwyczajowe udzielanie się w towarzystwie i dyskusje nie są ani mile widziane, ani łatwe do przeprowadzenia. W międzyczasie ciało wykonuje spontaniczne działania zgodne z jego karmicznymi skłonnościami wszędzie tam, gdzie tylko będzie to służyć boskości, a samo jego miejsce pobytu przestaje być kwestią jakiejkolwiek wagi. Dopasowanie napotykane od poziomu 600 i wyżej zachodzi, ponieważ umysł jest niemy i przestaje przetwarzać dane w trybie sekwencyjnym, liniowym. W ten sposób przyjęty bank danych pamięci nie ulega przetwarzaniu zgodnemu z sekwencyjną logiką i priorytetowym kategoryzowaniem. Przykładowo w codziennym życiu śledzi się zaginioną rzecz, wracając pamięcią do jej poprzednich ruchów w przedziale czasowym. Dla porównania w nielinowym stanie bez czasu czy sekwencji nie ma już konieczności zadawania pytań, a w miarę jak sytuacja sama się przedstawia, odpowiedź natychmiast wyłania się nieprzetworzona z ciszy. Na poziomach świadomości poniżej 600 można mieć dostęp do podobnego, nagłego procesu dzięki wykorzystaniu techniki testowania mięśni. Prawdziwe lub fałszywe to natychmiastowa odpowiedź świadomości, która obejmuje ogromną ilość danych spoza mentalizacji, logiki czy przetwarzania informacji. Podczas gdy numeryczny opis jest odpowiedni dla projektów badania świadomości, nie jest konieczny w codziennych działaniach, gdy na wielką ilość pytań można otrzymać proste odpowiedzi tak lub nie. Dostarczenie odpowiednika tego, co można uzyskać dzięki technikom testowania mięśni lub spontanicznemu działaniu niemej, nieliniowej jaźni, wymagałoby pokaźnej ilości skomplikowanych komputerów, które nawet wtedy nie byłyby w stanie przetworzyć koniecznego oszacowania jakości, wagi, stopnia pożądania, uroku, wartości, uczciwości i tym podobne. Dla przykładu, aby w pełni ocenić ofertę pracy, trzeba by zintegrować około miliona czynników, z których każdy mógłby oznaczać sukces bądź porażkę. Możliwości nowych przedsięwzięć zawodowych zawierają ogromną złożoność czynników, takich jak np. właściwa atmosfera, zgodność, dopasowanie, włącznie z karmicznym, jak i prawdopodobieństwo wystąpienia wielkiej liczby ekonomicznych i społecznych uwarunkowań. Nawet gdyby przetwarzanie tych wszystkich danych było możliwe, wciąż kończyłoby się na zgadywaniu. Dla porównania, pole samej świadomości, dzięki swej wszechobecności i wszechwiedzy, automatycznie przekłada nieskończoną ilość czynników na jednostkowe, tak lub nie. Takie zdarzenie automatycznie włącza zarówno świadome, jak i nieświadome czynniki, włącznie z niezadanymi pytaniami. Wszystko to jest powiązane z dopasowaniem do poziomu świadomości pytającego. Trzeba również rozważyć rozdźwięk pomiędzy światopoglądem ego oraz jaźni, w wyniku którego to, co może być odbierane przez ego jako strata, jest tak naprawdę zwycięstwem ducha, na przykład spłacenie długu karmicznego dla oczyszczenia pola, by świadomość mogła dalej ewoluować. W ten sposób ego i jaźń może czuć, że traci w momencie, gdy duch zyskuje. Wpływ duchowego zaangażowania. Początkujący uczniowie duchowości naiwnie zakładają, że stawanie się uduchowionym wywoła magiczny rodzaj dziecinnego szczęścia, które przeniesie ich do wolnego od stresu niebiańskiego stanu o podwyższonej jakości i przyjemności odczuwanej przez siebie i innych. To z pewnością prawda, o ile przejście następuje z poziomu świadomości poniżej 200 na wyższe poziomy, gdzie wskaźnik szczęścia faktycznie wzrasta błyskawicznie. Postępujący wzrost wymaga rozwinięcia odwagi, zdecydowania i zestrojenia z priorytetami w wyniku intencji oraz ostatecznie oddania. Jeśli rozumie się, że przeszkody losu napotkane po drodze są czymś normalnym, nie spowodują one zaniepokojenia. Pomimo że każdy poziom świadomości posiada swoje wrodzone aspekty przyciągające i odpychające, które trzeba ominąć, od poziomu świadomości 200 w górę pojawia się ułatwienie i wsparcie mocy duchowej energii, której brakuje na niższych poziomach. Duchowy silnik, w miarę przemierzania swojej trasy, rozwija jeszcze więcej koni mechanicznych. Przeszkody, które wydają się trudne czy nawet niemożliwe do pokonania na niższych poziomach, omija się całkiem łatwo na wyższych. Natomiast dzięki mocy intencji problemy często spontanicznie zanikają w wyniku zwykłego uświadomienia ich sobie. W ten sposób ewolucja i postęp stają się konsekwencją mocy samego pola, a nie osobowej woli czy wysiłku. Dokonanie przejścia z poziomu poniżej 200 na przekraczający 200 może wymagać wsparcia i mądrości duchowych grup, na przykład tych opartych na wierze, religii czy specyficznych duchowych grup naukowych. Duchowa intencja i zaangażowanie, szczególnie gdy towarzyszy im modlitwa, deklaracja, wezwanie i poświęcenie, zmieniają dominujące wpływowe pole energii świadomości, które jest koordynowane przez swoje potężne, atraktorowe pole energii. Dlatego też duchowa deklaracja oraz intencja nieświadomie i często poza świadomością zmieniają zasady, wedle których się żyje. Pozornie zupełnie różne sytuacje życiowe, włącznie z emocjami, zaczynają być zarządzane z innego poziomu, który często odbiega od zwyczajowych oczekiwań osobowego ego czy społeczeństwa. Może to przynieść przejściowe konflikty w sprawach uczuciowych lub osobistych, bowiem cele ducha jaźni nie są takie same jak cele ego jaźni. Wybaczanie jest niezwykle ważnym i zasadniczym narzędziem, szczególnie gdy się je połączy z gotowością do pokory i akceptacją ludzkiej omylności oraz podatności na błędy. Z perspektywy duchowej intencji porzucenie egoistycznych możliwości może wydawać się poświęceniem, jednak gdy nada mu się nowy kontekst, okazuje się, że jest ono ukrytym darem. Analogicznie można stwierdzić, że duchowe zaangażowanie uruchamia całkowicie nowy radar w duchowym komputerze każdego człowieka. Dokładnie mówiąc, sprowadza się to do całego systemu edukacyjnego stworzonego specjalnie dla wyznawcy, włączając w to ogromną różnorodność niezrozumiałych czynników. Dzięki technice kalibracji świadomości można potwierdzić, że duchowe zaangażowanie faktycznie zapoczątkowuje całkowity duchowy program specjalnie i precyzyjnie zaprojektowany sam z siebie, który ma na uwadze odpowiednie włączenie ogromnej różnorodności zmiennych, włącznie z czynnikami karmicznymi. Udane przejście tego osobistego, duchowego szkolenia jest niewykonalne dla ego, ale staje się możliwe dzięki darowi łaski. Odkrycie, że poddanie się jaźni dla własnego zbawienia i duchowej ewolucji pozostaje w konflikcie z przebiegłymi posunięciami ego, ukierunkowanymi na utrzymanie kontroli, potrafi czasem wprawić w konsternację. Można być pewnym, że narcystyczny rdzeń ego zdecydowanie nie zamierza zaakceptować pokory ani faktu, że zwykły umysł bez pomocy jest ze swej natury niezdolny nawet do poznania różnicy między prawdą a fałszem. Dobrze jest także wiedzieć z góry, że wszelkie cierpienie nie jest wpisane w duchowe korzyści, ale wynika z oporu wobec nich. Cierpienie bierze się z duchowego ociągania się oraz nacisku ego, by postępować po swojemu. Odrzucenie postrzegania ego jako Boga i zwrócenie się ku boskości jest tym, co służy ewolucji świadomości. Gdy wszystkie życiowe doświadczenia zostają poddane w miarę jak zachodzą, ulegają przemianie dzięki wdzięczności i postrzega się je jako dary. Taka transformacja nie leży w obszarze ludzkiej woli, ale jest darem boskiej łaski. Przemiana swojego życia w taki sposób, by być sługą Bożym, wzrastać duchowo i poddać się służbie boskości, są potężnymi aktami ludzkiej woli. Wiarę wspiera pamięć o obietnicach Psalmu 91 oraz Upanishadach, zgodnie z którymi wszyscy, którzy mnie wołają, niezależnie jakim imieniem, są mi bliscy. Wiara w nieskończone błogosławieństwo boskiej miłości już sama w sobie jest odmieniająca. Bywa tak, że jest ona jedynym oparciem w momencie desperacji. Narzędzie prostoty. Kolejnym opóźnieniem na drodze do oświecenia jest założenie, że trzeba opanować i przyswoić ogromną ilość duchowych informacji, aby osiągnąć duchowy sukces. Duchowe biblioteki zwykle zawierają setki książek, dla których istnieją niezliczone warsztaty, zajęcia grupowe oraz zakłócenia, mogące prowadzić do intensywnego zgłębiania teologii, metafizyki, filozofii, historii religii i tym podobnych. Podczas gdy wartościowa informacja pojawia się po drodze, często kończy się na tym, że bardziej zawadza niż pomaga, ponieważ skumulowana erudycja wspiera duchową dumę oraz samooszukiwanie się na zasadzie ja wiem. Aby przebić się przez tę złożoność, naprawdę wystarczy tylko poznać i zastosować kilka prostych duchowych narzędzi, których skuteczność zostaje bardzo wzmocniona dzięki ich konsekwentnemu użytkowaniu i stałemu wykorzystywaniu w każdej sytuacji, cokolwiek by się nie działo, bez wyjątków. Aby dobrze służyło i było przydatne, narzędzie musi być proste i szybkie, może nawet składać się z jednego pomysłu. Trzeba pamiętać, że duchowa ewolucja nie jest wynikiem wiedzy o prawdzie, ale chęci stania się tą prawdą. Uczenie się o duchowej rzeczywistości jest interesujące i przynosi pewne korzyści. Duchowego nauczyciela najlepiej jest wybrać intuicyjnie i zgodnie z tym, do czego czujemy się przyciągani. Podobnie z naukami czy szkołą, z którą czujemy się zestrojeni, a której prawdziwość została zweryfikowana przy użyciu technik kalibracji świadomości. Proste narzędzia o wielkiej wartości. Można wybrać jedno główne narzędzie oraz kilka innych, ale nie potrzeba wielu. Proste narzędzia, wykorzystywane konsekwentnie, przyniosą objawienie duchowych prawd, do których nie trzeba docierać intelektualnie, ponieważ odsłaniają się same z wielką jasnością. Dodatkowo ujawniają się tylko wtedy, gdy są odpowiednie i pomocne, a ponieważ nie są one nabytkiem umysłu, nie kończą jako duchowa próżność. Pewne wypróbowane podstawowe narzędzia, które okazały się bardzo skuteczne w ciągu stuleci, wymieniono poniżej. Pierwsze, być życzliwym wobec wszystkiego i każdego, włącznie ze sobą, przez cały czas bez wyjątków. Drugie, czcić całe życie we wszystkich jego przejawach, niezależnie od wszystkiego, nawet jeśli się tego nie rozumie. Trzeci, nie wywodzić żadnej faktycznej, niezawodnej wiedzy na temat niczego, prosić Boga, by odsłonił ich znaczenie. Czwarty, Postanowić dostrzec ukryte piękno wszystkiego, co istnieje, wówczas samo się objawia. 5. Wybaczyć wszystko, czego było się świadkiem, lub doświadczyło, nieważne co to było. Pamiętać o Chrystusie, Buddzie i Krishnie, wszyscy powiedzieli, że błąd wynika z niewiedzy. Sokrates powiedział, że każdy człowiek może wybrać tylko to, w co wierzy, że jest dobrem. 6. Podchodzić do całego życia z pokorą i być gotowym do porzucenia wszelkiego pozycjonowania i mentalnych, emocjonalnych sporów czy zysku. 7. Przejawiać chęć zrzeczenia się jakiegokolwiek dostrzegania zysku, pożądania czy korzyści, a dzięki temu chcieć bezinteresownie służyć życiu we wszystkich jego aspektach. 8. Zamienić swoje życie w żywą modlitwę dzięki intencji, zestrojeniu, pokorze i poddaniu. Prawdziwa duchowa rzeczywistość jest właściwie sposobem bycia. 9. Dzięki weryfikacji potwierdzać poziom świadomości i duchową prawdę nauczycieli, nauk, grup duchowych i literatury, z którą zamierzamy się zestroić lub uczyć. 10. Zaakceptować fakt, że dzięki duchowej deklaracji, zaangażowaniu i poddaniu pojawia się wiedza, która dostarcza wsparcia, informacji i wszystkiego, czego potrzeba w całej podróży. Najpotężniejszym narzędziem, które leży w obszarze woli, jest duchowe poświęcenie. A zatem to nie tylko duchowa prawda, ale stopień jednostkowego oddania jej jest tym, co nadaje jej moc transformacji. Wielki klasyk, który demonstruje skuteczność prostoty i poświęcenia to The Practice of the Presence of God 1692 brata Lorenza, która podkreśla wagę stałości.